Nikt was nie tęskni za pigułkami. Nikt was nie tęskni za kreskami. Ja wyrosłem z tego. Teraz kocham szpicę. Pijany. Już koś. Zdaj. Dalej jest rzeźnia, chodźcie. Chodźcie, to blade leci. Tak zwany rozpierdalacz dwójek. Tak zwany kolczycień. Możecie przyjebać do mojej techniki wszystkiego, ale wierzcie mi. Czwarte z kolei ćwiczenie. Ktoś już zabija mięśnie. Ale jak nie wiem. Araby modlą się do Allaha, a ja się modlę mięśnie inaczej trochę. Więc. Amenu. Idzie ty. Idzie. Osiem, cztery, osiem. Jak przychodzisz na siłownię, nie po to, jak słucha parówka, żeby pokazać, żeby popierdolić, żeby się polansować. Przychodzimy, żeby napierdalać, gwałcić, rżnąć. Smar bez smaru, bez kurwa, kiślu, bez salce są żadnego, żeby rozpierdalać, żeby wygrywać, żeby cierpieć, żeby płakać, żeby się wyżywać. To poszło po prostu z serca, może z przerostem lewej komory serca, może z przerostem prawej, chuj wie, serce zdrowe, póki co, bo jeszcze żona nie złamała. Modły seria druga i wam pokażę tylko dwie na filmie dzisiaj. Z racji tego, że jest to treningowy pilot Jerzego.
Pana policja! Pierdolona. Chuje idą na łatwiznę, a my zapierdalamy. A wiecie, że co drugi pies to narkoman? A co drugi to kosiarz? Wojsko polskie też ćpa. Tylko my, prawdziwi rycerze żelastwa, nie ćpamy, tylko bijemy małym mieczykiem codziennie coś. Pokaż wam jeszcze jedno ćwiczenie. Może wam. Chodźcie, pokażę. Ćwiczenie, które zwyczajnie robię, mam je skurczo w stopu. Ale. Ale czasem mi odjemie to i śpiewam to po polsku bardzo głośno, żeby wkurwić tych hamboli. Ubrany jestem jak fajter, bo bez maty się nie obejdzie, Jedna seria pokazówka. I chyba na tym zakończymy. Chyba znam na taśmie jeszcze coś miejsca jest, ale. Teraz kolejno. Na dwa. To znowu trzeba docisnąć. Dobrze. Niżej! Niżej nie mogę. Bardzo dobrze chodzi. Skurcz. Delikatnie. Stówkę. Mój kawałek. Zatańcz dla nas. Ja pierdolę. Polscy kulturyści. 2 lata. 2 lata, jak nie zdechnę, przyjeżdżam na polską scenę. 2 lata na IFBB, na Nakamuze. Wszędzie gdzie się da. Wszędzie. Dzisiaj buduję swój fanpage, dzisiaj buduję ludzi, żeby mnie obserwowali, żeby mnie motywowali. Ale obiecuję wam, mam dziurę w klacie, mam krótkie nogi, mam małą łydkę, mam dziurę w płucu, mam astmę, mam ADHD. Mam mętlik w głowie, jestem eks-narkomanem, jestem lekomanem, byłem alkoholikiem, od chuja można by wymieniać, ale mam kochaną żonę, która mnie teraz filmuje. To nic głupiego nie mogę powiedzieć, bo w łeb dostanę i już nie rozjebię iPhone'a, bo nie mam. Życie! Życie koksa nie jest łatwe.
Znowu modły. Za krótki jest. Jeżeli nic nie wsiądzie, nerka, serce, płuca, mózg, nie skończę w domu wariatów. 2 lata. 2020 rok. Debiut Jerzego na polskiej scenie. A jak coś się stanie, to wyskoczę dla inwalidów, żeby nie było. Dobra, i tym akcentem będziemy kończyć. Zostało mi jedno ćwiczenie też. Stojące pojedyncze na dwójki. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie jestem chodzącym encyklopedią. Jestem po prostu sobą. Nie używam multiversa. Piję kreatynę całe życie. No pół życia. Kokainy nie wciągam od 5 lat. Powiem wam, że nie jest łatwo, jak widzicie, ci zariusy mało energii, ale dupa dalej seksowna, morda coraz brzydsza. Ogolę się na zawody teraz, wiadomo, będę podcinał, ale pokażę wam, wygląda Harry Narkomana. Dzień zawodów, 9 września, 15 września, 16 września. Wiem, że z 16 część z was przyjdzie mnie oglądać, więc kłaniam się nisko, moja grupa, jedna, druga. Pozdrawiam Protona. Pozdrawiam ludzi, co biją sterydy. Pozdrawiam tych, co mnie hejtują. Tych, co mówią, że jestem. Jak oni to powiedzieli? Nie chuj wie, jakiś ktoś tam z głową, że mam nie tak. Ja już głowy nie mam. Niestabilny. Niestabilny jestem. Umysłowo. To też wam pokazuję. Że stabilizacji nabieram z dniem. Każdym jednym. A teraz was wszystkich całuję mocno. Ciao.